Ale pani Ario, jeśli inne najlepsze pary będą w pierwszej grupie, to co z nami? Jak mówiłam, najważniejszą rzeczą w całym turnieju jest zdobywanie maksymalnych punktów. Jeśli najlepsze pary rywalizują w tej samej grupie, jednej ciężko będzie zdobyć wszystkie punkty. Tak będzie w tej grupie niezależnie od par. Zamiast tego, jeśli wystawimy tę dwójkę na próbę, mogą przegrać, ale także zaszokować całą resztę grupy. Wolałabym, żebyście zdobyli 18 punktów na 18 dołków, nawet jeśli wasi przeciwnicy nie są wystarczająco silni. A wy, Yumiko i Wanglianie, chcę, żebyście zdobyli 6 punktów. Jestem pewna, że będzie na to szansa, jeśli utrzymacie solidny styl gry. Tak. Tak jest. Gawainie i Lancelocie. Nie zawiedziemy was! Zdobędziemy 18 punktów! To raczej niemożliwe. Jak to? Musicie wytrwać i zdobyć 4 punkty. O to was proszę. Ale 4 punkty wystarczą? Wtedy łącznie będzie 28. 3 pary z 3 szkół rywalizują na 54 dołkach. To znaczy, że są 54 punkty. Jeśli zdobędziemy ponad połowę z nich, to zostaniemy mistrzami.